Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. W 2022 roku wszyscy z nas mieliśmy do czynienia z największym kryzysem humanitarnym w Europie i w Polsce od II wojny światowej. Dzięki Państwa wsparciu, dzięki Państwa zaufaniu do PCPM, wielu z tych wyzwań udało nam się sprostać. Udało nam się pomóc dziesiątkom tysięcy osób. Pozwolicie, że w kilku słowach podsumuję wydarzenia z ostatniego roku. Po pierwsze, PCPM działa na Ukrainie nie tylko od pierwszych dni, ale dosłownie od pierwszych godzin wojny, gdyż w kilku tygodniach przed wybuchem walk przygotowaliśmy plan, w jaki sposób zespół PCPM liczący prawie 50 osób na Ukrainie mógłby jak najszybciej nieść pomoc już w przypadku wybuchu wojny. Od pierwszych godzin wojny ewakuujemy z Charkowa i z innych miast na wschodzie Ukrainy ludność cywilną. Ci ludzie trafiali najpierw do centrum tranzytowego w Kremieńczuku, a następnie część z nich trafiała do Polski, między innymi do centrum tranzytowego w Warszawie, które prowadził PCPM wraz z Norweską Radą do spraw Uchodźców. W drugą stronę PCPM dostarczył dziesiątki transportów pomocy humanitarnej, nie tylko do Charkowa i do miejscowości na wschodzie kraju, ale także w okolice Kijowa, w okolice Sum, czy w miejscowości w południowej części Ukrainę. Także na Ukrainie niesiemy inne typy pomocy. Na przykład wspieramy miejscowe samorządy, aby mogły zatrudnić, aby mogły wykorzystać tych uciekinierów, którzy są ze wschodniej części Ukrainy właśnie do wsparcia usług dla ludności i do utrzymania miast, gdzie bardzo często ludność miejscowa się praktycznie podwoiła. W Polsce PCPM skupia się na kilku bardzo wyraźnych obszarach pomocy humanitarnej. Jednym z obszarów działania PCPM w Polsce jest pomoc medyczna. Nie tylko niesiemy pomoc medyczną uchodźcom w centrach tranzytowych, ale w południowo-wschodniej Polsce PCPM prowadzi centrum tranzytowe dla osób chorych i rannych ewakuowanych z Ukrainy, które udają się na leczenie w szpitalach w Unii Europejskiej. Te centrum tranzytowe działające pod auspicjami Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności, czyli Unii Europejskiej, jest bardzo ważnym miejscem, gdyż do niego docierają chorzy i ranni nie tylko z Ukrainy, ale także ci, którzy będą ewakuowani z Mołdawii i są oni kierowani do innych szpitali na obszarze całej Unii Europejskiej. PCPM wspiera polskie miasta, polskie samorządy w tych wszystkich działaniach, które one podejmują na rzecz uchodźców. PCPM wspiera ponad 20 polskich miast, od Świnoujścia po Przemyśl, zatrudnieniem ponad 1000 asystentów nauczycieli oraz kilkuset innych osób, które pomagają z jednej strony ponad 46 tysiącom dzieci ukraińskich, które są w polskich szkołach, ale także w różnego rodzaju innych urzędach, tam gdzie uchodźcy ukraińscy przychodzą i otrzymują pomoc. PCPM także współpracuje z wieloma urzędami pracy w zakresie szkoleń zawodowych dla uchodźców ukraińskich, którzy także są bardzo potrzebni na polskim rynku pracy. PCPM jest skrótem od Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, więc nie zaniedbujemy naszych działań za granicą. PCPM kontynuuje działania w Libanie rozpoczęte w 2012 roku, gdzie niesiemy pomoc z jednej strony dla uchodźców z Syrii, ale także dla ludności lokalnej, nie tylko w zakresie pomocy humanitarnej, ale także pomocy rozwojowej. Między innymi w tym roku otworzyliśmy bardzo duży system kanalizacyjny w jednym z miast w północnym Libanie, który jest bardzo ważny do zapobiegania epidemii cholery, a Liban i Syria zostały nawiedzone największą epidemią cholery od kilkudziesięcioleci. PCPM kontynuuje swoje działania w Kenii, gdzie szkolimy straż pożarną i w tym roku budujemy nowe jednostki straży pożarnej. Także w takich krajach jak Etiopia, jak Tanzania, jak Palestyna skupiamy się na wsparciu systemu medycyny ratunkowej i szkolenia pogotowia ratunkowego i służb medycznych. Te wszystkie działania, które realizujemy w 2022 roku są możliwe dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które finansuje projekty PCPM poza granicami Polski, dzięki wsparciu wielu naszych partnerów z organizacji pozarządowych, z agend ONZ, takich jak Środek Program Żywnościowy, takich jak UNICEF, takich jak Biuro Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców. I te działania są możliwe dzięki wsparciu Komisji Europejskiej i różnego rodzaju programów Unii Europejskiej, w których uczestniczymy, ale nasza pomoc jest także możliwa dzięki Państwa wsparciu. Mówię tutaj o naszych przyjaciołach, którzy są partnerami i prywatnymi, instytucjonalnymi. Chciałbym Państwu bardzo podziękować za pomoc, za zaufanie, którym żeście nas obdarzyli i prosić o kontynuację tej pomocy w najbliższym roku, gdyż 2022 rok był ciężki. Mamy wszyscy nadzieję, że 2023 rok będzie lżejszy, będzie lepszy. Tego Państwu i nam życzę, ale na chwilę obecną działamy, niesiemy pomoc i dziękuję za Państwa wsparcie i pomoc.